Targi Rybomania 2018, Poznań. Targi już praktycznie za nami. Nieco zmęczeni, ale jeszcze parę słów do kamery. Nieco zmęczeni, ale wypoczęci. Było naprawdę mega. W pierwszej kolejności dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, za wszystkie przybite piątki, za wszystkie wspólne zdjęcia, za rozmowy długie o rybach, o Dokładnie. Filmach i o tym, co się tutaj wokół naszego kanału dzieje. Naładowaliśmy baterię na dalszą twórczość naszą. Zdecydowanie. Także dziękujemy. Dziękujemy. Targi są przede wszystkim po to, żeby zachłysnąć się tym klimatem. Tak, tak. Naszym rybkarskim klimatem. Produkty produktami, ale no targi też są taką okazją do tego, żeby spotkać ludzi, z którymi mamy okazję spotkać się tylko ten jeden raz w roku, czy trzy, no zależy, jeżeli ktoś... W zależności, gdzie jeżdżą. Kto jakie edycje Rybomanii obskakuje, że tak powiem. No przy okazji też pokazać jakieś nowości, które mamy w ofercie. Tak jak wiecie, no ten rok to jest dalsza współpraca wędkarskiej przygody z firmą Harrison. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Są nowe produkty, które ja już osobiście czekam na wiosnę. Zanęta grochowa. Artur też wiem, że ma chrapkę na kilka tutaj nowinek, które się pojawiły w naszej ofercie. Znaczy, kto nas odwiedzał, to wie, że kilka nowości jest, na które mieliśmy wpływ i które przede wszystkim są naszym dziełem. Tak jest. Tak jak mówi wcześniej, na pewno taki nacisk położyliśmy na zanętę grochową, czyli groch. Ja natomiast poprosiłem i też tak zostało zrobione, żeby coś mięsnego znalazło się wiosennego na lina i karasia. Czymś takim jest skrupiak, którego każdemu polecam z tego względu, że on będzie działał cuda, szczególnie jeszcze w zimnej wodzie, czyli wiosna, jesień. Ale to wszystko, co będzie się działo, będziecie mogli oczywiście oglądać na bieżąco. W miarę możliwości filmów będziemy starać się wypuszczać jak najszybciej. Kanał na YouTube, Wędkarska Przygoda, śledźcie nas. No i oczywiście dalej testy zanęt. Jeszcze nie skończyliśmy testów zimowych zanęt, które cały czas testujemy. Teraz, jak widzicie, mrozi za oknem. Ja się z tego cieszę, dlatego że będę dalej testował zanęty zimowe. Ja trochę mniej, no ale wiosna coraz bliżej. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Bądźcie z nami. Rozpoczynamy sezon wędkarski 2018. Wchodzimy pełną parą, także bądźcie z nami w naszej wspólnej wędkarskiej przygodzie.